Cześć, cześć, witam się z Wami serdecznie w nowym vlogu. Jest już piątek, czego jestem bardzo zadowolona. Pomimo tego, że ten czas leci tak nam bardzo szybko, ale jest piątek, będziemy odpoczywać, bo jesteśmy po prostu zmęczeni całym tym tygodniem. Bardziej tak może też tą pogodą, raz śnieg, raz deszcz, raz słońce i to jest też takie bardzo męczące. Co planujemy? Nie wiem. Jeszcze nie wiem. Mieliśmy iść do sąsiadki na urodziny. Znaczy mieliśmy jechać na taki plac zabaw na urodziny, ale ten mały się pochorował i sąsiadka wszystko odwołała, więc mam tutaj na szafie prezent dla tego naszego małego sąsiada i zaraz Elif pójdzie mu to dać. Za chwilę też Wam pokażę, jaki Elif dostała prezent, bo dostała go przedwcześnie, bo w Lidlu była promocja na te auto Barbie. Na internecie one kosztuje na Amazonie około 120 euro, a my za nie daliśmy 80. Niecałe, bo bez jednego centa. 79,99 było ostatnie, więc mówię, kupimy jej teraz. Pytaliśmy się jej, czy chce dostać teraz, czy na urodziny. Oczywiście, że chciała teraz, więc się bawi. Także sobie za chwilę zerkniecie, jak to auto wygląda. A ja teraz muszę przygotować prezent dla sąsiada. Tadan, tadan! Oto Elif, prezent na urodziny! Przedwcześnie oczywiście, bo niecały miesiąc został. Ale była promocja i opłacało się kupić te auto, więc... I to też! Tak, Elif bardzo chciała. I to też chciała. Tak, tu ma basen Elif. Elif bardzo chciała i kupiliśmy jej wymarzony prezent. Nisa, nie wyrzucaj! Elif, proszę cię, nie szalej tym autem. Troszkę Was Elif tutaj oprowadzi, tak Elif? Tak. Tutaj jest łazienka z prysznicem, tu jest lew, taleta, pilot. Tutaj jest takie ala łóżko powiedzmy. Tak. Basen zaraz Elif rozłoży, tam są hamaki dwa. A z tej strony jest kuchnia. Tutaj też jest taki ala niby stoliczek i tutaj są takie właśnie wejścia, że można powkładać, o na przykład, nie chcę tego połamać. Tak, wszystko ma Elif, tak? Pokaż tą kuchnię, o tu jest lodóweczka, piekarnik, bardzo fajne. Mama też się bawiła z Elif i też będzie się dalej bawić, bo mi się tak to podoba. Nisa, zdrówko! No i tutaj są też Barbie Elif. Piekarnik, tak. To się nie zepsuło, tylko to się wyciąga, wiesz? O, okay. O. Elis biega! 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 Energia rozpiera! Jeśli chodzi o prezent dla sąsiada, to ja to mam tutaj. Kupiłam dwie rzeczy. Z tego względu, że po prostu... dała Elif, Nisa czy tam chłopcy. To są takie klocki w takim żółwiu. A tutaj jest taki misio. Nie wiem, czy dobrze mnie widać. Chyba dobrze. O, no i wyleciał. No dobra, to go tutaj wsadzimy ładnie. Za chwilę. Tak, żeby... O, ja go zafoliuję może. Folią tak mi się wydaje. Jakoś ładnie zapakuję. I zaniesiemy. Takie drobne, wiecie, a mały się będzie po prostu cieszyć. No, także Nisu, tu są moje takie, wiecie, ekstra rzeczy, jakieś farbki schowane przed dziećmi i pełna siata kokardek. Proszę mi to dać, Nisusiu. To możesz sobie wziąć, to nie wiem, co to jest. I tak pomyślałam, że zapakuję tego misia taką folię przezroczystą. I a tak akurat jest kawałek już ostatni. Tak. Tutaj. I tak go jakoś ładnie po prostu zawiązana. O! Kucharka tutaj i będzie taki misiek. Nie, Nisusiu? Ja się noszę potrzymać. Tak, będzie tak otworzy zaraz, rozwali, także nie będziemy bardzo mocno tutaj tego robić. Chodź, potrzymaj, mamą. Ja bym dzisiaj wracał sam ze szkoły i zmógł strasznie. Tutaj, daj, tu. Nisa, daj te farby, bo zaraz będzie cyrk. Trzymaj. A po co ci ta farba? Tylko ona nie schodzi, żebyś czegoś nie zafarbował, dobra? Nie, nie. Nie umiał też.
Serio. Ujebać się. Idziemy razem. Trzymaj. No, co? Także. Jasyn był cały mokry dzisiaj, nie? Jasina? Idzie. Robię. No sam będzie brudną. Jasyn. Będzie masz brudną od zupy. A mówiłeś na wideo? Że co? No. Zawracałeś tam? No. No. Nie wiem, słuchajcie, mam. Tak, drugi raz, tak? Tak? Dobra, tak. Ale ja też, ale to dobrze. Ja wiem. Dobra. I tutaj tak, o, zapakowałam w taką torbę te klocki i misio, tak? Prezenty już dałam, a chciałam wam pokazać, jak właśnie wygląda ten camper. To jest takie auto Barbie i to jest karton po tym i możecie sobie właśnie zerknąć. Bardzo fajne, bardzo fajne. Ja jako dorosła już kobieta z chęcią się tym bawię również. Także polecam, naprawdę super. Dałyśmy wczoraj wodę właśnie do basenu i tutaj tak właśnie pokazane jest, jak co można zrobić sobie. A żeśmy nie siedzieli u sąsiadki, bo ten mały jest naprawdę chory. Od tygodnia gorączkuje i dostał antybiotyk, także co tam się stało? Także no nie wchodziliśmy, tylko tak już daliśmy przy drzwiach. Co się stało? No, o, to jest mamy. Moi drodzy, witam się z wami serdecznie. Nie wiem, czy mnie dobrze widać. Oczywiście sobota, miał być odpoczynek, a jesteśmy na wariackich papierach, bo Hakanowi wyskoczyła robota i już do niej jechał, jak klient zadzwonił, że jednak będzie na 12, a my jesteśmy dzisiaj umówieni, idziemy do znajomych, do Hakana przyjaciela, do tego, co właśnie byliśmy na weselu w Mersin i idziemy na wesele teraz właśnie 18 marca. Idziemy po raz pierwszy, znaczy Hakan już tam był parę razy, ale ja idę po raz pierwszy tam do mieszkania. A Hakan był, bo pomagał tam rozkładać takie, wiecie, nie? Domowe jakieś takie prace. No i musimy teraz jechać na zakupy. Zrobić zakupy, kupić jakiś prezent. Także tak szybciutko jesteśmy. A jeszcze chyba na 9 rano nie ma. Ja w ogóle na nogach od 7. Także uciekamy. Misa, jak ty siedzisz w tym wózku? Misa, pamięć. Połaj ten. Witam się z wami. Tak jak wam nagrywałam z telefonu, dzisiaj mamy taki, no, szybki, taki, zwariowany dzień. O, powiedzmy tak. Z samego rana pojechaliśmy na zakupy. Hakan teraz jest w pracy, bo ma takiego klienta, niespodziewanego powiedzmy klienta, więc pojechał do pracy, później przyjedzie i jedziemy do znajomych na obiadek, już taki w sumie obiad, kolację. Posiedzimy sobie, dlatego teraz Nisa też śpi, żebyśmy mogli troszeczkę dłużej wieczorem posiedzieć, a nie tak, wiecie, uciekać szybko, bo Nisa będzie niedospana czy coś w tym stylu. Nagram dla was tam, ile będę mogła. Oni oczywiście wiedzą, że ja nagrywam, ale ja się jakoś wstydzę przy nich nagrywać, chociaż nie odmówiliby, bo na wesele też przecież ich nagrywałam. Ja zaraz idę się ogarnąć, muszę się troszeczkę pomalować, żeby wyglądać jak człowiek, że się tak wyrażę. Ale chciałam wam odpowiedzieć na jedno takie fajne pytanie od jednej właśnie z widzek. Czy moje dzieci wiedzą o trzęsieniu ziemi w Turcji? Także już wam na nie odpowiadam. 6 lutego o godzinie 4:17 ziemia się zatrzęsła w Turcji, w Karamanmaraş i ogólnie w 11 prowincjach. Straty były i są do tej pory ogromne. My jak włączyliśmy telewizor, no to oglądaliśmy wiadomości i na początku, wiecie, dzieci się tutaj kręciły, ale jakoś tak nie zadawały pytań, co tam oglądamy. Oni też tak wiadomości, no, nie oglądają.
Ale w którymś momencie Hakan zawołał chłopców i mówi, że babci miasto już teraz nie wygląda tak, jak wyglądało i że jak pojedziemy do Karamanmaraż, to nie poznają tego miasta, bo wydarzyło się tam trzęsienie ziemi. No i wiadomo, jak to dzieci pytali, a co z babcią, a co z rodziną, a co z kuzynostwem i tak dalej, a gdzie jest ten kuzyn, tamta kuzynka. No i tak jak oglądaliśmy wiadomości, to oni tak, wiecie, no podglądali tutaj, ale też nie chcieliśmy ich tym wszystkim zatłaczać, tylko powiedzieliśmy, że po prostu było trzęsienie ziemi że nie poznają po prostu tego miasta, jak pojedziemy do babci na wakacje. I teraz powiem wam, że nie spodziewałam się tego, że ja z Jensenisem, jak przyjdę ze szkoły, zaczną opowiadać, że w szkole mówiono na temat trzęsienia ziemi i że Jasin wiedział, że to się stało w mieście u babci, to zaczął opowiadać właśnie, że babcia pochodzi i że tata pochodzi ogólnie z tego miasta. No i tam nauczycielki właśnie opowiadały, jak to trzęsienie ziemi wygląda, na czym to w ogóle polega. Także fajnie tam poruszyły cały ten temat. I chłopacy wiedzą, że takie coś się stało. Elif jeszcze, wiecie, ona jest za mała, do niej tak to... Gdzieś tam widziała filmiki, jak gdzieś nawet widzi jakiś film, jakiś budynek się wali czy coś, to mówi, to u babci. Gdzieś tam też, wiecie, słyszała i widziała, ale mniej zadawała pytań. Chłopcy, wiadomo, są starsi i Hakan im wytłumaczył to, jak mógł. I w szkole też fajnie im to wytłumaczyli, powiedzieli nawet właśnie, co to jest to trzęsienie ziemi, na czym... Na czym to polega tutaj? I taką po prostu mają taką przedstawiony obraz tego wszystkiego. Wiedzą, że są gigantyczne straty, że bardzo dużo osób też straciło domy i rodziny. My sami straciliśmy. No ale wiecie, próbowaliśmy im zaoszczędzić te oglądanie tej telewizji, żeby tak po prostu nie oglądali tego, żeby gdzieś tam przechodzili, gdzieś tam zerkali, ale staraliśmy się, żeby właśnie no, dużo rzeczy pokazywali, jak z tych gruzów wyciągali te dzieci małe i rodziny. No nie chcieliśmy po prostu, żeby na to patrzyli, ale o trzęsieniu ziemi wiedzą, że się wydarzyło i wydaje mi się, że to było nieuniknione, żeby im o tym powiedzieć. Chłopacy są już starsi. Jasin będzie mieć 11 lat. Tym bardziej, że w szkole też poruszano ten temat. Enis będzie mieć teraz 9 lat, więc to już są tacy, wiecie, więksi chłopcy. I wydaje mi się, że takie tematy powinny być z nimi poruszane. Nie powinno być to, aha, dobra, nic im nie mówimy. A co będzie, jak pojedziemy do Turcji i to miasto nie będzie tak wyglądać i co ten? Nie, to są normalne, to jest życie i wiadomo, że oni musieli się o tym dowiedzieć i tym bardziej, że pochodzi tam rodzina Hakana z tego miasta, z Karamanmaraż, więc jedziemy. Tak, Karamanmaraż, więc jedziemy tam również na wakacje, znaczy wakacje, no nie będą takie wakacje, jedziemy zobaczyć po prostu rodzinę i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, więc dla was też będę na bieżąco nagrywać. Troszeczkę boję się tego zderzenia tam właśnie z tym miastem, z tymi ludźmi, z tym wszystkim, jak to teraz będzie tam wyglądać. Do tego czasu na pewno już będą budować domy, mam nadzieję. No, jestem po prostu ciekawa do tego czasu, jak to wszystko będzie zorganizowane, jak to wszystko będzie wyglądać, bo nie oszukujmy się, ale są jeszcze ludzie, którzy mieszkają w zbudowanych przez siebie altankach, tak jakby takich namiotach prowizorycznych. Brakuje tam namiotów, brakuje tam wszystkiego, wody pitnej też w niektórych miastach. Straty są do tej pory ogromne, już się teraz troszeczkę mniej o tym mówi, czyli już to nie leci w telewizji tak, jak leciało wcześniej 24 na dobę, tylko już teraz bardziej w telewizji są puszczane wybory, które mają być za niedługo i teraz wszystko się toczy w środowisku wyborczym, bo przecież to jest bardzo ważne, żeby wybrać prezydenta przecież, prawda? Najpierw się liczy teraz prezydent, a dopiero później ludzie, o ile to gdzieś tam się nie zapomni, mam nadzieję, że nie. Chociaż różnie to bywało, wierzcie mi, były różne trzęsienia ziemi w Turcji, większe i mniejsze i czasami są gdzieś w telewizji pokazywali ludzi, którzy jeszcze mieszkają gdzieś w prowizorycznych chatkach, także po jakimś tam trzęsieniu ziemi parę lat temu.
więc miejmy nadzieję, że prezydent po prostu dotrzyma słowa i wybuduje te wszystkie mieszkania, te wszystkie drogi, parki, że to wszystko zostanie odbudowane. Mam taką nadzieję. Mam nadzieję, że jak pojedziemy tam w sierpniu, to będę mogła Wam już coś pokazać właśnie, czy coś powstało, czy jednak niczego nie ma, czy może idzie to, budują się, ale idzie to wolno. Także dam Wam wszystkim na pewno znać. Na pewno nie będziecie się z nami nudzić, bo my też się chyba sami nigdy nie nudzimy w Turcji. Zawsze na wariackich papierach, zawsze z takim tempem. My przyjeżdżamy tutaj do domu zawsze zmęczeni. Bo tam naprawdę chcemy, wiecie, ten czas poświęcić z rodziną, chcemy pochodzić, pozwiedzać. Upały są niesamowite na dodatek, więc te upały też strasznie męczą. W tym roku planujemy sobie wakacje, chcemy jechać odpocząć też, ale jak będzie, to jeszcze nie wiemy. Nasza rodzina teraz jest tak troszeczkę w Karaman Maraş, troszeczkę w Samsun, więc na pewno będziemy tak, wiecie, między tymi domami się poruszać. Nie wiem, nie wyobrażam sobie tego wszystkiego. Moje po prostu... Boję się to po prostu wszystko zobaczyć. I wiem, że nie poznam tego miasta, wiem, że to miasto już nie będzie nigdy takie, jakie było, ale mam nadzieję, że będzie bezpieczne, przede wszystkim bezpieczniejsze niż było do tej pory. Mam nadzieję, że mnie dobrze słyszeliście, bo zapomniałam, że w tle leci Peppa i nawet głośno leci ten telewizor, więc możecie słyszeć odgłosy Peppy. Także moi drodzy, ja zabieram się za co? Za zrobienie makijażu. Zaraz Elif też będzie chciała. I jakieś ubrania przyszykować dla chłopaków. Elif jest ubrana, później dla Nisy, bo jedziemy na ten obiadek, posiedzimy sobie i pogadamy, spędzimy sobie fajny czas. No tak, no jedziemy. Elif chce wziąć oczywiście auto. Barbie, bierzesz? Będziesz się bawić z Aseną? Tak, Elif bardzo lubi się bawić właśnie z tego przyjaciela. Żoną uwielbia i już bierze auto swoje. Tak, będziecie się bawić. Także coś tam dla Was nagram, mam nadzieję taką. Także za chwilę się widzimy. Zapomniałam Wam jeszcze dodać, że ja tam idę po raz pierwszy. Hakan tam był, a wspomniałam Wam, Hakan tam był, bo tam gdzieś meble pomagał mu składać i tak dalej. Ja idę tam po raz pierwszy i zazwyczaj jest tak w kulturze, znaczy to chyba wszędzie, nie tylko w Turcji, jest tak, że jak się do kogoś idzie po raz pierwszy, to się zanosi jakiś tam drobiazg. No i ja nie wiedziałam już kompletnie, bo nigdy tam nie byłam i nie wiedziałam, co ona potrzebuje, a też nie chciałam pisać i się pytać, bo wiadomo, że ona też mi nie odpowie, co potrzebuje. I stwierdziliśmy, że Elif bardzo chciała dać kwiatka, więc kupiliśmy orchideę, to idź do toalety. Kupiliśmy taką dużą bombonierkę Merci, takie, te czekoladki taką dużą, tak, kwiatki kupiliśmy i kupiłam taki bardzo, bardzo fajny koc, ciepły, biały koc zawsze się przydaje i do tego dołączymy pieniądze i wydaje mi się, że taki procent będzie fajny. Z pieniędzmi wiadomo, zawsze będą mogli sobie coś tam kupić, koc wykorzystają, a jeśli nawet nie, to za niedługo przylatuje jej mama, bo 18 marca jest to wesele, więc na pewno albo ona wykorzysta, albo może da mamie, więc na pewno się nie zmarnuje. Kwiatki też się nigdy nie marnują, chyba że się ich nie dogląda, ale taki prezent wydaje mi się, że będzie fajny. Później Wam pokażę, bo zostało wszystko w aucie. Tak. Miałam nie robić dzisiaj obiadu, bo idziemy na obiad, ale tak sobie pomyślałam, ten obiad będzie dopiero dziś koło 18, nawet po 18. Więc no, dzieci też będą głodne, a nie chcę, wiecie, im, nie wiem, a trochę zupy, trochę tego. Robimy tutaj ziemniaczki, gotujemy, będzie mielone. A tutaj dziewczyny robią surówki trochę, tak? Kto to będzie jeść tą suróweczkę? Akurat w tym pojemniku nie ma soli. Pokaż się tutaj. Gdzie ty dzisiaj idziesz? Asena Hamza. I co będziesz tam robić? Spiden. Bawić się. Tak, Barbie auto. Barbie auto, tak? A kto będzie niósł te auto do auta? Ono jest ciężkie.
A ja chcę. Ale ja chcę. Ja wiem, że ty. Nisa, a ty proszę pani. Co ty tam wyjadasz? Sukienkę później założymy. Ty na końcu, bo ty się jeszcze wybrudzisz parę razy. Elif, jaka ładna ma sukienkę, pokaż. Piękna ta moja Elsa. A zobaczymy zaraz, co robią chłopcy, nie? Patrz tu. Cześć, wow. Czemu wyganiasz mamę? Ale macie bałagan na łóżkach, ale się bawicie ładnie, nie? No. A co to za tutaj? Akwarium jest zrobione? Nie, to jest na wodę. Akwarium ocean. Takie na wodę, no ocean, tak? No. Ja chciałam ocean tu robić, albo tu musi. Dobrze, zrób sobie tutaj ładnie. Organizacja, wyprawy. No trzymaj, jak chcesz to wziąć, to trzymaj w ręce. Eli bierze auto, wszystko, Barbie. Wszystko bierze. Armagedon w domu. Pekle. Tutaj jest prezent, tak? Piosenka. Koperta. Jesteśmy. Niso, czekaj. Zabawki, wszystko. Ha? Nie musisz nic. To daj kwiata, jak nie chcesz trzymać. Chodź. Weź Niso za rękę za to. Tak? Coś ty. No to trzeba sprawdzić. No, Eli wzięła to. Tutaj jest. No.